Zazwyczaj zaglądamy do lustra, żeby sprawdzić, czy wszystko ok i ewentualnego poprawienia drobnych niedoskonałości. Ale dzisiaj spotykam się ze startupem, który w lustrze pokazuje nam znacznie więcej niż własne odbicie. Cześć. Nieprzypadkowo widzimy się dzisiaj w miasteczku Orange. To prawda. Znajduje się tutaj nasze lustro, właśnie w ogrodach innowacji. No i co nasze lustro tutaj robi? Obecnie z Orange pracujemy nad koncepcją wdrożenia. Chodzi o to, aby wymyślić zastosowanie, które będzie mogło przynieść dla Orange korzyści, czyli na przykład wygenerować dodatkową sprzedaż albo w jakiś nietypowy sposób umożliwić zapoznanie się klientom Orange z jakąś najnowszą ofertą. Co wasze lustro może zrobić? Lustro jest w stanie rozpoznać takie parametry twarzy jak wiek, płeć oraz emocje i mając te informacje jest w stanie wyświetlić dopasowaną treść, dzięki czemu konwersja, jeśli chodzi o podjęcie jakiejś decyzji zakupowej, może być znacznie większa. Jak napisałam na blogu o waszym rozwiązaniu, to pojawiło się bardzo dużo komentarzy, które mówiły, że no to już trochę za dużo, zbyt duża ingerencja w życie. To, co my robimy, w żaden sposób nie zagraża naszej prywatności, ponieważ my, zbierając te informacje na temat twarzy i jej parametrów, ani trochę nie tworzymy profili osobowych. Widzimy bardzo duże zainteresowanie rozwiązaniem. W wersji demo lustro sugeruje zakup modelu telefonu, ale podpowiedzi zakupowe możemy dopasowywać do aktualnych potrzeb klientów. Gdzie jeszcze wasze lustra są wdrożone i używane? Branża finansowa, branża fitness, stacje benzynowe, B2B to są nasi klienci na dzień dzisiejszy. Badamy potrzeby i określamy, co taki klient chciałby, stosując nasz produkt, uzyskać. W tym pomaga nam nasz partner. Jedna z realizacji, którą można tutaj oglądać, jest realizacją przygotowaną dla marki, która sprzedaje odzież sportową. Była to realizacja, która miała za zadanie właśnie zaktywizować klientów w miejscu sprzedaży i zapewnić im interaktywny trening, żeby mogli na żywo wypróbować ciuchy sportowe. Pokazuje nam ćwiczenia, jakie powinniśmy wykonywać w określonym czasie i w określony sposób i my powinniśmy ją naśladować, a kamera w tym czasie sczytuje nasze ruchy i mówi nam, czy prawidłowo i z odpowiednią energią wykonujemy to ćwiczenie. Często jest to kwestia zwiększenia sprzedaży, ale nie tylko. Chcą też ściągnąć trafik do sklepu, chcą ludzi w jakiś sposób zaangażować w to, co się dzieje w punkcie sprzedaży. To powiedz proszę, jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Przede wszystkim ze względu na potencjał naszego produktu i łatwość skalowania chcemy wyjść mocniej na rynki zagraniczne, udoskonalić analizę wizyjną tak, aby jeszcze dokładniej była w stanie określić parametry ludzkiej twarzy oraz myślimy o rozwiązaniach, które będą oparte już na samej analizie wizyjnej, nawet z pominięciem luster. O, no to tego wam życzę. Trzymam kciuki. Super, dzięki.